Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie we wtorek, w drugi dzień lutego ze studia telewizji Imperium. W dzisiejszych wiadomościach przyjrzymy się realizacji programu 500+ w Gliwicach. Opowiemy o niezwykłych rybach, które niebawem pojawią się w palmiarni, a także o nowo wybudowanym obiekcie Politechniki Śląskiej. Tomek Czoik, zapraszam. Niezwykła atrakcja dla zwiedzających palmiarnie w okresie nadchodzących ferii zimowych. 12 lutego pojawią się tam dyskowce, zwane również paletkami, ryby żyjące w wodach Amazonki. Zabawna nazwa nawiązuje do ich kształtu, mają bowiem mocno spłaszczone ciało. Charakterystyczne jest również ubarwienie ryb – czerwone, żółte lub turkusowe. W palmiarni zaprezentowanych zostanie aż 8 akwariów z rybami podstawowych odmian dyskowców. Wystawę będzie można oglądać do 26 lutego. Biletem wstępu będzie wejściówka do palmiarni. Wczoraj w Urzędzie Miasta zwołano pierwszą od marca zeszłego roku konferencję prasową. Tematów było kilka, m.in. otwarcie DTS-ki, które nastąpi w drugiej połowie marca. Na 19 zaplanowano happening dla gliwiczan, aby mogli przespacerować się czy przejechać tunelem. Kierowcy na DTS pojawią się dzień później. Do tego tematu powrócimy, a dziś o programie 500+. Szczegóły w materiale Agnieszki Baron, której z kamerą towarzyszył Przemek Morel. Wczoraj w Warszawie oficjalnie przyjęto program Rodzina 500+. Tym sposobem rząd ma wspierać finansowo polskie rodziny. 500 zł będzie przysługiwać na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. Załapię się. Mam trójkę dzieci. Czyli będzie nawet więcej tego? Wie już pani, gdzie się trzeba udać, kiedy i tak dalej? To znaczy tak, wiem, że do u nas akurat na gminę, bo ja nie jestem z Gliwic i tam wiem, że też informacje takie dokładnie powinnam dostać. Pani jest babcią, rozumiem, tutaj dziewczynki, tak? Tak. Jedna wnuczka więcej? No dwie wnuczki, jedna jest w szkole już, a to jest młodsza. To jest taki drażliwy temat i nie chciałabym się wypowiadać. Ale drażliwy z jakiego powodu? Dlatego, że no jest może lekko niesprawiedliwy, o czym się głośno mówi, a poza tym no ja tak wychodzę z założenia, że chyba nie mamy na to pieniędzy w Polsce, a poza tym to nie jest w żaden sposób wspierające ani równość między dziećmi, ani możliwości ich wychowawcze. To jest po prostu dawanie pieniędzy, na które nie wiadomo kto na co je przeznaczy. Moim zdaniem no niczego dobrego to nie przyniesie. Jeżeli już pomagać rodzinom i dzieciom, to w sposób systemowy, a u nas niestety żaden rząd jeszcze żadnego systemu nam nie zaproponował. No ale wczoraj ja po prostu coś tam czytałam na ten temat, także nie wiem co z tego wyniknie, to trudno powiedzieć, nie naprawdę. Dzisiaj pytamy gliwiczan, co sądzą na temat programu rządowego 500+. Ponoć od kwietnia już mają rodzice dostać. Pani się załapie? Nie wiem. Nie wiem, muszę poczekać na odpowiedź z urzędu, czy dostanę się właśnie. Ale ponoć tak, no nie wiadomo jak to będzie. Nigdy nic nie wiadomo z tymi obietnicami. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to nie małe. Tylko w Gliwicach programem zostanie objętych 11 tysięcy rodzin, czyli 17 tysięcy dzieci, co daje ponad 75 milionów złotych. A to już całkiem spora suma. Jak podkreślał wielokrotnie podczas konferencji prasowej prezydent Frankiewicz, wszystkie czynności realizacji są po stronie samorządu. Na obsługę w tym roku samorządy dostaną 2% od całej kwoty, czyli w przypadku naszego miasta 1,5 miliona złotych. To jest w tej chwili jakiś kompromis, te 2%, i dopiero najbliższa przyszłość pokaże precyzyjnie, czy ta kwota jest wystarczająca, czy faktycznie będzie za mała. Brak jest wszelkich aktów prawnych, na których można by się oprzeć, a do początku realizacji zadania są 2 miesiące. Program ma ruszyć w kwietniu, jednak niektóre samorządy już teraz wiedzą, że na czas nie zdążą. Jak powiedział Frankiewicz, mam nadzieję, że w Gliwicach uporamy się z tym projektem sprawnie, choć skala jest duża. W 6 punktach miasta będą stanowiska OPS-ów, w których będzie można składać wnioski, uzyskiwać informacje. Informacje również przez infolinię specjalnie w tym celu uruchomione będą dostępne. W każdym z tych 6 miejsc będzie po parę stanowisk, na których będzie można składać wnioski. Zobaczymy, czy trzeba będzie uruchamiać system kolejkowy, dlatego że ta akcja jest trochę bezprecedensowa co do skali. Do rozpoczęcia projektu, czyli do 1 kwietnia, nomen omen prima aprilis, zostało zatem trochę czasu i przygotowań. A co z ewentualną pomocą zamierzają zrobić rodzice? Na edukację dzieci, jakieś dodatkowe zajęcia.
Coś w tym stylu. Czyli inwestycja. Inwestycja. Te pieniążki pójdą na rehabilitację dla dziecka, no i pozostałą dwójkę też, prawda, możemy sobie wtedy pozwolić na jakiś, nie wiem, obóz dla starszego syna, ewentualnie wyjście na basen, no albo na lekarstwa też. Dużo pieniążków idzie niestety. Pani się tak cofnęła do, że tak powiem, tego momentu, kiedy pani się zastanawiała nad posiadaniem dziecka. To czy wtedy taka informacja, że dostanie pani dodatkowe pieniądze na kolejne dziecko, wtedy panią jakoś zachęciła? No wtedy nie wiem, czy to jest zachęta do rodzenia dzieci, prawda? No ale jak ktoś chce mieć dziecko, to ze względu na to chyba ma dziecko, prawda? Także to jest chyba nieuzależnione. No wiadomo, ci co są biedni i mają bardzo mało pieniędzy, no to dla nich to jest bardzo duży plus, nie? No tylko żeby to było zrealizowane, tak naprawdę to będzie. Ponoć ma być, będziemy sprawdzać, no, o co? I o to, by tak było. Miłego spaceru życzę. No dziękuję. Dziękujemy. Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej powstał kolejny obiekt. Zakończono budowę czteropiętrowego budynku składającego się z dwóch części: Centrum Informatycznego oraz Przychodni Akademickiej. Inwestycja pochłonęła 15 milionów złotych. Spotkaliśmy się w tym miejscu niemal rok temu i miejsce to było totalnym placem budowy. Co tutaj zostało wykonane w trakcie tych 12 miesięcy? No, w ciągu 12 miesięcy od dziury w ziemi, prawda, od której zaczęliśmy jak na każdej budowie, jak Państwo widzicie, wybudowaliśmy zupełnie nowy obiekt, dwie bryły o dość ciekawej architekturze. Ta bryła niska będzie mieściła przychodnię akademicką Politechniki Śląskiej, czyli przychodnię, której Politechnika jest głównym akcjonariuszem, udziałowcem. Natomiast część wysoka, trzypiętrowa, będzie mieściła Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej, czyli nową jednostkę wydzieloną po to, żeby obsługiwać informatycznie wnętrze naszej uczelni. Centrum komputerowe istniejące pozostanie z drugą funkcją, czyli funkcją providera usług informatycznych na zewnątrz. To miejsce wygeneruje miejsca pracy. Ile mniej więcej? Czy coś wiadomo na ten temat? Nowych miejsc pracy nie wygeneruje. Przeniesie ludzi i stworzy im lepsze warunki do pracy. Przychodnia akademicka mieści się dzisiaj na ulicy Moniuszkiej i wszyscy ci, którzy z niej korzystają, wiedzą, że warunki nie są tam takie, jakie byśmy chcieli współcześnie w placówkach służby zdrowia widzieć. Natomiast Centrum Informatyczne dostanie nowe, współczesne miejsca pracy, zdecydowanie lepsze niż to, co dysponuje w tej chwili. Natomiast nie ma rozrostu. Jaki był koszt tej inwestycji? Około 15 milionów złotych Politechnika zapłaciła za wybudowanie tego obiektu. No, do tego trzeba by doliczyć koszt dokumentacji, a również zakup działki pod ten obiekt, bo działka nie była nasza. W sumie dojechalibyśmy do 16 milionów. Zarówno ubiegła, jak i tegoroczna zima, no, są niezwykle łagodne. Czy takie warunki sprzyjały budowlańcom? Oczywiście, zawsze łagodna zima sprzyja budowlańcom. No, trzeba mieć trochę szczęścia w życiu i tutaj zarówno my jako inwestor, jak i generalny wykonawca, czyli Mostostal Zabrze, a dokładnie Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, takie szczęście mieliśmy. Wyposażamy go w tej chwili zarówno w meble, jak i w infrastrukturę informatyczną. Przychodnia będzie przenosić wszystkie swoje elementy wyposażenia. Myślę, że od marca zaczniemy tutaj funkcjonować powoli. I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w wiadomościach. Nasz serwis można obejrzeć w sieci kablowej Imperium Telekom oraz w internecie. Za chwilę wiadomości sportowe, o których opowie Radek Nosal. Po nich prognoza pogody. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.